Rebel do Szymkowiaka, ten zostawia piłkę. Nilsson. Lumelberg. Dobra piłka. Lundberg. Za dużo tam ich w polu karnym i jest 1-0 dla piłkarzy Trzech Koron. 1-0. Andres Svensson. Tak, i to w tej strefie, strefie środkowej, gdzie musimy tutaj przeciwdziałać. Tu nie może nie być krycia, zawodnik nie może być niekryty przy tak zorganizowanej z dnia taktycznego naszej drużynie, jak to postawił Paweł Janas. Duży błąd naszej drużyny. Pierwsze starcie, akcja skrzydająca Szwedów. Poślizgnął się troszeczkę Zdebel, ale tam musi być ten ścisły blok defensywny, który taką sytuację powinien zażegnać. Po raz kolejny Andrzej atak przeprowadzony prawą stroną, mocno bita piłka, no i wbiegający Svensson naprawdę, naprawdę miał już ułatwione zadanie. Chyba kwestia i braku dobrej asekuracji linii pomocy. Być może Szymkowiak powinien być bliżej Svenssona. Co byśmy nie mówili, piłka w siatce, Szwedzi prowadzą 1-0. Czas odpowiedzieć dobrą akcją, Wichniarek na lewej stronie. Trzy Korony grają dziś naprawdę dobrą piłkę. Teraz akcja Szwedów, Lundberg, zagrają do środka, pięknie wychodzi na pozycję Albak sam przed dudkiem i 2-0. Czterdziesta trzecia minuta spotkania. Modliliśmy się o ten gol w końcówce pierwszej połowy, czekaliśmy na tę bramkę, a tymczasem Szwedzi po kapitalnej kontrze, świetnie wyprowadzonej w tempie, znakomite podanie do Albaka i mamy 2-0 dla gospodarzy. Markus Albak, piłkarz Aston Villa. Przy takim ustawieniu naszego zespołu nie możemy sobie pozwolić na luksus aż takich błędów, które kończą się tragicznie, bo powiedzmy sobie, Szwedzi nawet są dużo lepsze i oni to pokazują, większą kulturę gry, ale to jeszcze wcale nie oznacza, że będziemy tracili bramki w taki właśnie sposób, jaki jesteśmy tutaj świadkami. Teraz piłka do Szymkowiaka, podawał Kosowski, Szymkowiak, ach, i znowu niedokładne po naszym na prowadzenie swobodniejszych ataków. Svensson, strzelec bramki, 12 minuty, Svensson, Dudek! Piłka w siatce z naszym bramkarzem. No tego jeszcze brakowało. 0-3. Niestety z tej odległości nie może Jurek przepuścić bramki. Długi ród, długi tor lotu piłki. Popatrzmy teraz jeszcze. Naprawdę słońce już zaszło nad Sztokholmem i nic go nie mogło oślepić w tej sytuacji. Wydaje się, że koledzy z telewizji szwedzkiej mieli nosa, pokazują dzisiaj te wpadki Dudka w porannych programach. I trochę wykrakali to, co pokaże nas bramkarz Anders Svensson. Jeszcze raz rzut wolny, piłka leciała, Dudek właściwie powinien przenieść ją nad poprzeczką, zbić bok, miał różne możliwości wyboru, może Jupitery go oślepił, nie wiem, no nieważne, wpadł z piłką do bramki, kompromitująca bramka, Szwedzi prowadzą 3-0 na Rasundzie. Naprawdę nie chcemy, Andrzej, wejść do piłkarskiej Europy, myślę o piłkarzach, myślę o wszystkich bohaterach dzisiejszego meczu ze strony biało-czerwonych. Tak, tracimy bramki na własne życzenie. To była bramka, na której się na pewno nie spodziewali, nawet mógł siedząc na stanowiskach komentatorskich. I sądzę też, że chyba...